Maria Klaman, Silence About Us. To było miejsce trzecie. No to teraz halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Sandro. Czy to ty? Tak, to ja. Sandra Płodziszewska, proszę państwa, na linii. Skąd, czy gdzie się dodzwoniliśmy? Czy tam za granicę? Tak, we Frankfurcie. No to zamiast tu być blisko, w studio sobie tutaj z nami posiedzieć przy takiej okazji, to ona gdzieś tam po Frankfurtach lata. No, ale to już niedługo się pojawię, na pewno. Dobrze, Sandra. Pewnie tam słuchacze zastanawiają się, co będzie dzisiaj przebojem roku. I powiem już państwu, że to będzie zagraniczny przebój roku. Ale przebojem roku polskim jest twoja piosenka. Wiesz? Ojej. No. Ojej. Tak wyszło. Zatkało mnie. Tak, to jest, powiem ci, 7 punktów więcej niż piosenka Marii Klaman, Silence About Us. Twoja ma 493 punkty, 23 tygodnie na liście, 4 razy na miejscu pierwszym. Cieszę się bardzo, bardzo. To jest polski numer jeden w tym roku na liście Radia Plus. Gratulujemy ci bardzo. Cieszysz się? Licznie dziękuję, bardzo. Ja teraz jestem w emocjach, nie wiem co powiedzieć, ale bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Plus Gryfice za wszystkie oddane głosy. Dziękuję, to dzięki wam. No tak, to słuchacze, to nie my tutaj. My tylko tutaj sobie gramy was, a słuchacze głosują. Słyszą państwo, tutaj oni się cieszą, tak, bo ja z nimi nic nie ustalałem, nic nie mówiłem. To po prostu są rozmowy na żywo, nic nie wiedzieli, co się wydarzy. I tak było też z Sandrą. Nic nie wiedziałaś, prawda? No oczywiście, że nie. No właśnie. Tak jak podczas Eurowizji wszyscy muzycy czekają na wyniki. Tak dokładnie się czułam. Tak siedziałam na kanapie jak na szpilkach. No właśnie, tak słuchałaś i co? I co tak myślałaś? Gdzie nie ma czy co? Czy... Jak to było? No właśnie bardziej tak, że kurczę, no nie tak wiesz. By było, że jakby było, ale nie, no gdzie ja? Na takiej zasadzie. Tak, przypomnę państwu, że Sandra to nie jest z Frankfurtu, tak na dobrą sprawę, tylko tutaj od nas, z Rywala, i to właśnie z nią rozmawiamy. Sandra Płodziszewska, jeszcze raz przypomnę. Biegnę za tobą, twój utwór numer 2. Jeśli chodzi o zestawienie, a numer 1, jeżeli chodzi o polski hit roku. Tyle, myślę. Kiedy płyta? Oj, płyta. No, tak, dobra, może za daleko zabrnąłem. Utwór, no, utwór, nowy utwór. Tak. Utwór będzie w lutym. Jeszcze nie mogę zdradzić dokładnej daty, ale w lutym. No to super. Piosenka o miłości. I specjalnie oczywiście z dedykacją dla słuchaczy Radia Plus. No tak miało być, ja pamiętam. Tak, miało być. Tak, będzie z dedykacją. A o miłości? Dlaczego o miłości akurat? Coś tam przeżywasz takiego wielkiego? Możesz nam coś zdradzić, czy nie? To znaczy, każda moja piosenka jest nie bez powodu w danym momencie. Mhm. Zaczęło się od zagubionej. To było takie zagubienie, co w życiu zrobić, co dalej będzie, co wybrać. Potem przykra sytuacja była z babcią, odeszła, powstało, biegnę za tobą. Teraz piosenka o miłości, bardziej na takiej zasadzie obserwacji, co się wokół mnie dzieje, bo to nie tylko konkretnie o mnie piosenka, ale też i o innych. Także trochę o mnie, trochę o innych. Czyli rozumiem, że ogarniacie gdzieś tam miłość dookoła wszędzie, tak? No tak. No to jest super sprawa. No to jest normalnie wiadomość roku, jak na dziś. Tak.
przyznam się szczerze, że we Frankfurcie nie jestem bez powodu, no właśnie z miłości mnie wywiało. No właśnie, no i teraz już wszystko się tutaj wydało. Dobra. Czyli miłością żyje sobie Sandra w Frankfurcie, przyjedzie do nas, pojawi się w radio, w lutym będzie miała nową piosenkę i pewnie numer jeden, tak? Tak jest. No i wszystko jasne. Dobrze, Sandra, słuchaj, ja mam tutaj czasu już bardzo mało, zostało nam 9 minut, matko jedyna, nie wyrobię się, ale życzę Ci naprawdę sukcesów i by kolejny utwór był też świetny, tak jak ten tutaj dzisiaj. Twój numer jeden. Przebój, polski przebój roku na liście Radio Plus. Proszę bardzo, zapowiadaj utwór i uciekaj mi z anteny, tak? Tak jest. Więc kochani, tak po prostu, miłego słuchania, odbioru, biegnę za tobą. Biegnę za tobą. Trzymaj się, Sandra. Pozdrawiamy. Również pozdrawiam. Hej. Dobranoc. Dobranoc. Dajesz mi swą dłoń, spojrzeniem przekazujesz broń, by nie bać się, by uśmiechać się więcej, by przejrzeć się w lustrze częściej. Z uśmiechem odchodzisz stąd, zamykasz oczy, czekasz, jak spowalnia rytm serca. Szukasz w przestrzeni miejsca. Wiem, że czas ciebie goni, tyle dusz boi się, że on zapomni. Walczy bez ciebie w deszczu. Za tobą. Właśnie mogliśmy sobie chwilę posłuchać Sandry Podziszewskiej na antenie naszego radia, Radia Plus. Tak telefonicznie, w telefonicznej rozmowie z Frankfurtu, ale ze studia tutaj
biegnę za tobą. I ten utwór, proszę państwa, to jest przebój, polski przebój 2021 na liście Radia Plus Gryfice.